Dzień dobry Pani Alicjo, niezwykle miło Panią widzieć. Mam mało czasu, bo taksówka czeka, więc zadam konkretne pytanie. Co Pani sądzi o instytucji domów w Skolimowie? Domów w Skolimowie? Mhm. Co Pani sądzi o tym, że to w ogóle istnieje? No Boże drogi, no całe szczęście, że istnieje. Bo tam mieszkańcy mogą w godnych warunkach spędzić ostatnie lata swojego życia. Pod dobrą opieką bardzo, a nawet co bardzo istotne, mogą przewieźć nawet swoje meble tam i także być jak u siebie. Tak nie, hmm? Nie wiem, czemu pan mnie teraz pytał, czy jakieś wieści są z Skolimowie? Nie ma, ale nie. Po prostu oni chcą dofinansowanie, więc dlatego chciałem, żeby pani powiedziała, że to jest bardzo ważne dla artystów, że ten dom jest naprawdę ważny i to nie jest byle co, tylko że to jest istotna sprawa, ten dom. Dlatego zapytałem. Rozumiem. Wie pan, oczywiście wszelkie tego rodzaju inicjatywy takie właśnie, gdzie w optymalnych warunkach ludzie różnych zawodów mogą spędzać swoje lata seniorskie, są niezwykle ważne. Wiem, że organizowane były koncerty również na dom muzyka seniora też. A dom w Skolimowie znam, bo tam szereg moich kolegów również. Odwiedzałam tam Danusię Rin, która bardzo wcześnie zdecydowała się na pobyt w Skolimowie, bo miała problemy ze zdrowiem, a tam jednak stała opieka pielęgniarska, lekarska jest. No i przepiękne otoczenie w ogóle, pięknego parku. To prawda, ja kiedyś byłem w Skolimowie i tam naprawdę jest bardzo ładnie. A czy ma pani w planach, żeby tam mieszkać? Kiedyś czy raczej to nie jest? Wie pan co, niech mnie tak jeszcze w ogóle nie pyta, bo potem się będą informacje, już kiedyś wyczytałam taką. Jaką? Że się do Skolimowa wybiera. No, wie pan, na razie, to póki co, to ja nie myślę o Skolimowie, tylko myślę o tym, jak wytrzymać, prawda, w pełnej formie tę ilość przedsięwzięć zawodowych, które są przede mną. W tym roku, przyszłym i jeszcze w kolejnym. Więc na razie to ja jestem przy kolejnym remoncie swojego domu. Ja trzymam za panią kciuki, żeby wszystko się udało i żeby była pani pełni zdrowia i żebym przyszedł na pani koncert i posłuchał tego pięknego, magicznego głosu. To czemu pan ciągle nie jest? W Warszawie gramy 2, 3 listopada. Gramy 8, 9 pani marca. Alicjo, ja dzwonię do menadżerki, jestem 2 listopada u pani na koncercie. Do czyjej menadżerki? Do pani. Tamtej dziewczyny, która się zajmuje, ja tej Anity. Ja nie mam menadżerki. Ja jestem menadżerką samej siebie. To ja do pani zadzwonię sam. Dobrze, proszę zadzwońcie, pana zaproszę. Dziękuję bardzo, nie zabieram czasu, bo miała być krótka rozmowa. Dziękuję. Ja się zawsze rozgaduję. Tak, to prawda. Wszystkiego dobrego.